z mamusią, z tatą w domu do 5 roku życia, to kształtuje się 50% już zdolności do uczenia się. Następne 30% przez kolejne 3 lata, czyli do 8 roku życia. Czyli tak jak mówią tutaj fakty, procenty, to dom, rodzina jest najważniejszą instytucją naukową. Nie szkoła. Szkoła na pewno jest dopełnieniem, ale to właśnie ci rodzice są architektami dzieciństwa. Stąd właśnie temat dzisiejszych zajęć, żeby Państwu właśnie przekazać to, jak ważne jest czytanie, bo jest to czynność, która jest nam dana, którą możemy wykonywać bez żadnego wysiłku, za darmo, dlatego jest tak niedoceniana, bo gdyby to była czynność, za którą trzeba zapłacić duże pieniążki, poświęcić dużo więcej czasu, to tak jak w literaturze się czyta, że zapewne we wszystkich szkołach większy nacisk był na to kładziony, a tu po prostu mamy dostępność, tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy. Ale ten fundament wyniesiony z domu to jest podstawa po prostu całego procesu nauczania. I bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć to dziecko, poznać i starać się dostosować do niego. Funkcjonuje do tej pory, szczególnie właśnie w systemie polskich szkół, jeszcze taki schemat, że to dzieci powinny dostosować się do tego, co nauczyciel przekazuje. A zupełnie inaczej wyglądają badania naukowe, bo tak naprawdę nauczyciel powinien bardzo indywidualnie podejść do każdego dziecka. Na pewno jest to utrudnione w klasach, gdzie mamy po 30 uczniów, 20 uczniów. Fajnie jest, jak jest grupa, tak jak dzisiaj, także tak jak będziemy mieli chwilkę, to ja Państwu będę chciała pokazać w praktyce, jak to wygląda. Jak na przykład za pomocą zmysłów i tych 8 inteligencji, jak dzieciom przekazać wiedzę. Na przykład, żeby zapamiętały nazwę warzywa, albo żeby zapamiętały tekst wierszyka, piosenki. I to się stosuje, te różne rodzaje inteligencji i dziecko jest bardzo zaangażowane w taki proces. Dlatego powinniśmy troszeczkę się czasu na początku poświęcić na taką integrację z dzieckiem, żeby je lepiej poznać. Powiedz, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem. Czyli dobremu pedagogowi, jakim jest rodzic, nauczyciel, powinno zależeć, żeby nie tylko przekazać suchą wiedzę, stanąć, zrobić wykład, tylko pozwolić wziąć udział, żeby dziecko namacalnie dotknęło, spróbowało, mogło się wypowiedzieć w swoim oczywiście własnym czasie. I to przyniesie efekty. To pozwoli mu zrozumieć, a to jest najważniejsze, żeby właśnie dać możliwość zrozumienia. Dlaczego jest ważne takie czytanie? Dlaczego dzisiaj poświęcimy temu zagadnieniu spotkanie dzisiejsze? W związku z tym, że niedługo mamy Światowy Dzień Książki, to powiemy o niezwykłej wartości książek. Książki są różne na rynku, także tak i jak zarówno Dobra Polska Szkoła, jak i inne organizacje tutaj działające na terenie i w Polsce robią taką listę złotych książek, czyli można sobie te książki, żeby nie czytać tych książek bezwartościowych, to są ich miliony, można na przykład wybrać książkę za pomocą takiej złotej listy. Wpisujemy wyszukiwarkę, na przykład dziecko Państwa boi się iść pierwszy dzień do przedszkola. Na koniec dla wszystkich Państwa cytat Janusza Korczaka, niezwykłego pedagoga wszechczasów. Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli. To też tak daje do myślenia, że nie każda zabawa rozwija dziecko. Tak, dziecko potrzebuje swobody, swobody ruchu, swobody myślenia, ale możemy te zabawy kierunkować. Tak samo jak z czytaniem właśnie książeczek, co Państwu powiedziałam, zależy, na czym nam w danym momencie zależy. Czy wypracować to, żeby dziecko się nie bało na przykład pieska, czy żeby szło z chęcią na plac zabaw. To w ten sposób właśnie te zabawy aranżować. Który biegał i szukał swoich okularów. Nie mógł ich nigdzie znaleźć. Szukał w szafie, pod podłogą. A? Gabrysiowi coś się kojarzy. Kto to był? Pan? Hilary. Dobrze, super! Pan Hilary, jak masz na imię? Pocjonek? Itan? Wow, Itanek, super! Kanapo! Na kanapie! Wszędzie szuka, parska, sapie,
szuka w piecu i w kominie, w mysie i dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie do wiary. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Ale co? Tak! Później na końcu w lusterku. W spodniach. W spodniach. I w butach. I w butach? Wow, jako wy macie super pamięć, jacy jesteście zdolni. No rewelacja, słuchajcie. A gdzie chciał dzwonić, jak nie mógł ich znaleźć? Na policję. Dobrze, i chciał zadzwonić na policję. Ktoś mi ukradł, co kulaj, nie do wiary. Skandal, nagle zerknął do lusterka, nie do wiary. Ci tak średnio chciały partycypować w tańcu, tak? Czyli niekoniecznie ta inteligencja ruchowa, nie wszystkie informacje dotrą przez właśnie inteligencję ruchową. Ale to samo dziecko możemy zaobserwować, że super brało udział w tym, co można na przykład dotknąć albo powąchać. Czyli to już jest znak dla nauczyciela, dla rodzica, że właśnie rozwijać poznawanie świata poprzez te zmysły i poprzez taką inteligencję. Żeby tutaj dzieci się nie nudziły, to ja wracam do nich. Możesz to ugryźć, możesz powąchać. Nie wstanie od rękawic. Proszę w rączki. Nie. A chcesz ugryźć? Czy za duże ryzyko? Spróbuję ugryźć. Dobra, super Gabryś, jesteś bardzo odważny. Jak będziesz chciał, to wypluwamy. Jeszcze nie wiem. Gabryś, ale jesteś super odważny, naprawdę. A jakbyś cebulę ugryzł? To by ugryzł, właśnie. Na tym polegają doświadczenia. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech to pani prędzej zwyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler.